Na czarno, czarny koń, Marek Lewicki. Mistrz Polski w skokach przed kilku lat, zawodnik bardzo skuteczny w naszej konkurencji. Pierwszego dnia na Warsaw Jumping w wysokim konkursie MET50, w konkursie na punkty i czas, na klasie Lapecji był drugi. On naprawdę potrafi zaryzykować. Z numerem 2 na koniu Jakuza, reprezentant Holandii, Tim Neuder. Z numerem 3 na żółto, jako lider, w koszulce lidera, choć na chwilę tym liderem przestał być w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego. Jest w tej chwili na drugim miejscu, czterokrotny mistrz Polski, doskonale wszystkim znany Jarosław Krzyczyński. Z numerem 5 różowy, mistrz Słowacji, wielokrotny reprezentant Słowacji, dzisiejszy zwycięzca konkursu szybkości, Bronisław Kudyma, którego tata tutaj w latach 80. ścigał się na torze Służewieckim, bo był jockeyem Słowacji. Z numerem 6 w kolorach troszkę Warsaw Jumping, młody 25-letni zawodnik z Belgii, Gilles Thomas, zawodnik bardzo skuteczny, wysoko sklasyfikowany w rankingu polskiego, w rankingu Światowej Federacji Jeździeckiej. On będzie doszedł do konia Imperator Antonius. Numerem 7 na niebiesko, dzisiaj dwukrotny mistrz Polski, Mścigał Kielco, doszedł będzie Inuli. Z numerem 8 zawodnik do tej pory najbardziej skuteczny na Warsaw Jumping, wygrał już 4 konkursy, w tym wczoraj konkurs Grand Prix z pulą nagrodową 400 000 złotych. 50. zawodnik światowego rankingu, reprezentant Belgii, Wim Belmer, a posiadać będzie w polskiej klaczy, 3-letniej klaczy, kreskówka wyhodowanej w Wimie. Z numerem 9 na niebiesko, nagranatowo, zawodnik bardzo mocno związany z wyścigami rodzinnymi, choć skoczek, podobnie jak jego bliźniak Mateusz Tyszko, posiadać będzie konia Sairo. To nasi skoczkowie, Belgia, Polska, Słowacja, są perfekcyjnie dopasowane, no, dość groźni, dość dobrze zbudowani jak na jockeyu. Jeszcze ostatnia wymiana dotychczasowych doświadczeń. Wielu z tych zawodników już wcześniej zdecydowało się na pokazową gonitwę podczas Warsaw Jumping. Proszę zobaczyć, jeździ senior Bronisław Kudyma, o którym mówiłem, który był przed chwileczką, mógł opowiedzieć o swojej karierze, również związanej z Służewcem w wywiadzie z Wolfgangiem Surajskim. Córka polskiego wicemerlisty Jan Boja. 4-letnia klaszka trwała do tej pory 3 razy. Realizowała się raczej na dłuższych dystansach. Najlepszy wynik uzyskała na dystansie 1800 metrów. Zalubuje się w gonitwie sprinterskiej. Fugas, którego posiadać będzie Jarosław Krzyczyński, koń francuskiej hodowli. Już dojrzał 6-letni. Już posiadają zawodnicy gali właśnie Jarosław Krzyczyński. Proszę francuskiego konia. Najlepszy wynik ten koń notował w zeszłym sezonie, kiedy wygrał konifę na 6 startów. 2 razy był drugi. W tym sezonie najlepiej spisywał się w konifach uczniowski, gdzie dwukrotnie był czwarty i raz drugi. To właśnie Jarosław Krzyczyński. Na co dzień zawodni druga komanda średniej, żydowcy zielony frak. Dziś ubrany na żółte, zatem szóstkę. Szóstka koń Imperator Antonu, przedni obie, świetnie rozpoczął ten sezon. A doszedł w grocie młody, ale bardzo dobry francuski skoczek Gilles Thomas. W roku wygrany z Bartarodów z reprezentacją Belgii, w zeszłym roku pierwszy w finale Światowego Bartarodów w Barcelonie. Zawodnik w swojej karierze zdobył aż 6 medali mistrzów Europy w kategoriach
młodzieżowych, juniorów, innych jest kilka. Będzie nauka, sporo szansa na te 600 metrów. Kreskówka. W tej klasie przeraz będzie Wim Wermeer, reprezentant Belgii. Tutaj zdecydowanie najlepszy. 4 wygrane konkursy, wczoraj wygrany konkurs Grand Prix. A kreskówka, 3-letnia klasa, wychowana stadnie Konin Inno. Najlepszy wynik uzyskała w Sopocie w tym roku, w sprincie na 1300 metrów, była trzecia. Ale Wim Wermeer nie lubi trzeciego miejsca, on lubi wygrywać. Zresztą to wyciąga jego 50. pozycja w światowym rankingu. Nie jest łatwo być tak wysoko, proszę Państwa. W światowym rankingu skoczków sklasyfikowanych jest blisko 4000 zawodników. A trzeba, żeby tam chociaż zdobyć jeden punkt, trzeba jeździć konkursy Grand Prix. Bardzo dobrze. Patrzymy na klonkę. Bolesław Kubiwa, na dużo. No, jego tata był troszeczkę lżejszy, kiedy ściłem się tutaj w latach 80. Tak co najmniej było. No i Mateusz Dyszko z dziewiątką pojedzie na koniu Sajro. To sześciorodny, doświadczony 7-letni Wałak 2023. Wrócił do wyścigu po dwuletniej przerwie. Zajął 6. miejsce w wyścigu płotowym na 3200 metrów. Następnie z bardzo dobrej strony pokazał się w Sopocie, w lipcu, gdzie walczył miejsca trzecie i czwarte. Będzie. Tak? Tak, tak. Ona rusza dobrze, więc jedyne co to nie trzymać do tyłu. Dziękuję za dobrze. Przejdźcie. Na razie pierwszy metr na imieninie. Ale to jest dobrze. Mateusz Tyczko. Uważajcie, bo pokazacie, idzie bardzo blisko. Mariusz na czarno. Na końcowo. No i Jarosław Cieszyński, nic było. Czarno jest po prostu. No Mary, ale teraz nie ma Tyczko pierwszy. O, różowy. Ostatni. Chyba Tyczko. Tyczko był tym niebieskim. No chyba włos. Klasycznie, pięknym posyłem pojechał Mateusz Tyczko. Troszkę na ludzie strzelona, ale to poprawimy do przyszłego roku. Syron ze stajni, przepraszam, dosiadane przez Mateusza Tyszkę, a pozostali jeźdźcy, którzy wzięli udział w tym biegu, to panowie Marek Lewicki, Pim Munder, Jarosław Skrzyczyński, Michał Tyszko, Bronisław Kudywa, Zil Duma, Mściwoj Wiecon i Wilm Wermeer. Serdecznie panom gratuluję, wielkie brawa.
Teraz chyba w górę, bo zwycięstwo to zwycięstwo. Tak. Opa.